Siemano, śmietnikowy raj, jubileusz, czekają na was śmietniki z Ameryki w Polsce. I widzowie, mamy kartonik Vans. Sprawdzamy. Ten kartonik wygląda na cały. Śmietniki z Ameryki. Dosłownie. O kurcze. Nie może jak nowe. Nie może nowe nie, ale w dobrym stanie. Dzisiaj kompletne skarby. Normalnie. Może do USA doleci? Jest szansa. Ta reklamówka ma wielki potencjał. Co nie, Aria? Ania? Ania? Będzie się działo. To pewne. Popłuszki patrzą, my patrzymy, widzowie patrzą. Kurczę, jeden uszkodzony. Ojojoj. O, świąteczny klimat. Kevin sam w domu. Ho, ho, ho. Wow. O kurcze. Co jest? Jaki słoiczek? Aria? Takie wzorki? Co wyjmuje to lepsze? Co to za owoc? Jarzębina? Czerwona jarzębina. O, fajne. Wixpo. To są fajne szklanki. Wzorki. O. Champion, mistrzowie. Ale... O, podwójny, zobacz. Jak pucharek. Tak samo dwa uszy jak ja. Ania? Euro 2012. Do tego super babcia Kubek. Specjalistka od przytulania i wsparcia w trudnych chwilach. No czysta prawda, co nie widzowie? Leci bez spadochronu. Musi uważać. Oto spryciarz. I dzieło na tym śmietniku dokonuje się w postaci takiego kubka. Żółtego, pomarańczowego. Amerykański sen w Polsce. Ciąg dalszy tutaj. No to widzowie, przeszykujmy się na ciekawe rzeczy. Mamy... koszyczek na truskawki. Truskawkowy. Koszyk na grzyby. I nie tylko. Można jabłuszka zbierać na działce. Gruszki i tym podobnie. Pietruszki. No tak. A może taki koszyczek? To znaczy do święconki chyba, nie? Może być. To może wiaderko do zabawy w piaskownicy. Tak. To już coś dla... dla młodych. Młodych. Dla nas. A tutaj mamy przykrywkę do garnka. Szukamy garnka. Myślałem, że do tego koszyka. Trochę za duża. Chwila, chwila na motyla. Jest garnek. Oj, coś ta przykrywka będzie za duża chyba. Za duża, nie? Tak. Zobacz jaka. A może kopertuwa? Zajrzysz do niej? A ta przykrywka była do tego właśnie. Mhm. I co tu odkryjemy? Mamy. Że zaglądamy, tak? Do zapełnienia. Do zapełnienia. No, do zapełnienia, tak. A może ta przykrywka do garnka? O, ta to w sam raz.
Nawet za duża. Co tam masz ciekawego? Też truskawka, pisze, polska truskawka. Najlepsza, bo polska. Tak, potwierdzam. Zmywamy podłogi i tym podobne. No takie wiaderko to jedynie do mopa, jak mówisz. A zobacz to. O, to jest piękny koszyk. Z czerwonego kapturka. To musi być... Muszą być grzyby po deszczu, żeby tu tyle uzbierać. No coś niesamowitego. Ładnie wyłożony w środku. Tak. Poduszkowy koszyk. A tę torebkę zostawię tobie, do przetrzepania. Bardzo chętnie ją sprawdzę. No to sprawdzaj. Żeby falstartu nie było. O, spadły monety. Spadły monety. Jak nie, tak. Niech to spadły monety. Pertek gaduje. Masz lakę niesamowite zdolności. Numer jeden od trzepania torebek. Jeszcze muszę mocniej przeczepać, bo to lekutko poszło. Dlatego takie groszówki, te grubsze zostały chyba. Mówisz? Chcesz spróbować jeszcze raz? No, zaraz spróbuję. Czekaj, tylko zgarnę. Hopa, hopa, hopsa, hopsa. A gdzie te papierkowe zostały? A może znowu jakiś zamek był zamknięty? Przykleiły się? Być może. Zaraz zobaczymy. To zobacz. Tutaj jest, aha, to jest taka podziałka. Nie. Lepiej się upewnić, widzowie. Może dzisiaj wytrzepimy inne torebki, bądźcie z nami. Widzowie, jest niesamowita misja. Z zamkniętego śmietnika spróbujemy wyłowić torebkę. O, taki prowizoryczny kij do tego łowienia. Ostrość jaka jest, ale trzeba łowić. Czy ten kij uniesie ciężar tej torebki? Właśnie o to chodzi, że jest tak... Może się wyginać. O, co? Lecie do góry. Wysuwaj go tu, wysuwaj ten kij tu. Wysuwaj go tu. Poczekaj, żeby mi... nie wyleciała ta torebka. Jeszcze, jeszcze. Dasz radę? Czekajcie. Okay. I teraz zrobić trzepanie. Jeżeli tam będą pieniądze, to będzie majstersztyk. Majstersztyk. To jest gang Olsena. Zaraz trafi do więzienia. Poczekaj, ja muszę jeszcze go wyciągnąć. Voila! I teraz trzepanko. Jaj. Poczekaj, sprawdzę zamki. Oby torebka była dobra. O, tu jeszcze jest. O, jeszcze tutaj. Co tam? Słychać? W naszej bajce? Druga próba. O, coś spadło. Coś spadło. Coś tam spadło. Coś tam w lesie stuknęło. Guzik spadł, tak? Tak. A to komar z dębu spadł i połamał sobie gnat. Torebka, taranko, jest guzik, ale niestety, jak widzicie, trochę już ucierpiała. Ale i tak warto było łowić i spróbować. Pewnie koty podrapały w domu. To pazurami podrapane. A takie gabaryty wystawki? Witajcie w Polsce. Normalnie jak śmietniki z Ameryki. Były takie ładne szybki. Eleganckie, luksusowe. Co by nie mówić. Normalnie jak w amerykańskim śnie. Ale widzowie, to będzie przepiękny śmietnik. Śmietnik jak śmietnik, ale w śmietniku. Laleczki. Udekorowane. Pierwsza. Druga już ubrana
typowo na ślub, tylko gdzie jest mąż. Przyszły mąż. Wszystkiego dobrego na nowej drodze. Idziecie z nami. A to dróżka. Świadkowa. Talerz niestety w kawałkach, ale warto sprawdzić jego wygląd. Tyle było do stracenia. Bardzo dużo. Ładne kwiatki. Bławatki. A może ten obraz odkryje niezwykłe piękno. Twoje oblicze. O, fajny. Japoński. Ładny. Chata. Czym chata bogata? Fajna. Pod strzechą. Podoba mi się. Mnie też. I nie tylko mnie, bo i widzą na pewno. Ta reklamówka od obrazu nie będzie gorsza. Już wyłania nam się kolejne cudo. Toyota Corolla. Ano ciekawe, ciekawe rozwiązania znaleziska Graceland pudełko. Jest pełne Graceland. Śmietniki USA w Polsce. Normalnie. Eleganckie. Jak byś ich nazwał? Trampki. Trampki, tenisówki. Damskie. Czapka ładna. Biała. Czapka, baseballowa. No i proszę Państwa, tak, zamki działają, proszę, w kieszeniach zamki działają, o, druga kieszeń, odsuwamy, bo zasunięte. I jest to marka premium, proszę. Prosto z Ameryki. Proszę. Następne buty. O, te piękne. Oto mamy całą reklamówkę spodni jeansowych. Ze sklepu odzieżowego. Tak, typowo amerykańskie. Zgadza się. Podobne rozmiary. Prosto z galerii. O, jest i koszulka nocna, misiowa. Szkoda tego wyciągać. Tak, szkoda to wyciągać, z tego naprawdę dużo. To ładnie złożone, wyprane, wyprasowane. Dokładnie tak. To z powrotem warto, wkładamy. Warto wszystkim się to podzielić. Tym. Razem z nami pomagacie. Razem z nami tworzycie śmietnikowy raj. I to jest piękne. Śmietniki rodem z USA. Normalnie. Widzowie, tak się przyglądam tej reklamówce i przyglądam i do końca nie jestem pewny, czy aby tam nie ma cudnych zjawisk. Warto sprawdzić. Rękawica pani kuchni. Zakładna rączka, żeby nie sparzyć. Ćwir, 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 ćwir. Proszę bardzo. To miałem mówić, że to fartuszek na rękawicy. Bo tak jest. A chyba tak nawet. Zgadza się. A o, tutaj? Wszelkie przybory. To znowu na stół? Do kuchni? Ja, czy jak nie, jak tak. O, i druga rękawica. Patrz, wow. Jest gospodyni. Gdzie? A tutaj inny kolor, no. Brązowy. I wtedy zakładasz, wyciągasz z piekarnika jakąś gorącą blachę. Cały zestaw. Tak. Czyżby jakaś gospodyni zrezygnowała z gotowania? Z wypieków? O. Szachy, szachownice. Walcaby. Okej. Okay. Pioneczki. O nie, to były dwie gospodynie. Dwie pary. No. Aha. Nawet amerykańskie jedzenie. Bum, do śmieci. Bum.
Delikate bez laktozy. 28 października. Wszystko wiadomo. Surówka z buraczków. Idziemy do przodu. 30 października. Wszystko nierozpieczętowane. Pierogi z cebulką. Mało widoczne, ale 24 października. 2-4. Mięso mielone. A jak? 18 października. Dawno mielone widać po kolorze. Obiadów już nie robimy. Męża z domu wyrzucimy. 8 listopada 2-4. O Jezu, jeszcze fasola biała. Gotowana cała. 29 października. O ludzie. To może gofry? To się poczęstuje? Były pierogi, są i gofry na deser. Tak, czasami więcej na śmietniku jedzenia niż w restauracjach. Co jest grane? Arek, trendy do Chicago. Okej. Okay. Skoro śmietniki z Ameryki w Polsce, to nie mogło zabraknąć klapków amerykańskich. Gdzie jest drugi? Szukamy drugiego. Mamy. Z klapkami przez świat. W klapkach? Normalnie. Sięgamy po amerykańską literatkę. Dawne czasy PRL-u. Możliwe. Takie szklany były. Ale sotki to ukrywa. Nic. Jubileusz trwa, ale zobaczcie na te trzy cuda. Pierwsze. Drugie. Muszelki, spora ilość. Robi się niesamowita kolekcja. Dźwięk fal. I trzecie cudo. Aniołki. Też powoli robi się kolekcja. A to wszystko z waszym udziałem w śmietnikowym raju, śmietnikowy zdobycze. A niedługo podsumowania roku, biżuterii, pieniędzy, ozdób świątecznych, będzie się działo. Ale lecimy w prawo. Czy w końcu uda nam się otworzyć metalową kasetkę? Jaka będzie jej zawartość? Wiertło kupione do metalu. Jazda. Ładne buty. No muszę tak się oprzeć. I co? Jakie efekty? Czy tym razem uda nam się to otworzyć? Widzowie, może macie jakieś inne pomysły? Tak niewiele brakuje. Tam muszą być kolosalne pieniądze. Skoro tak ciężko z tą kasetką idzie. I już mamy.
widok do środka. Widzowie, a jak wyglądałoby to w równoległym świecie? Powiem wam tak, jednak wolę świat bez tych pieniędzy. I takie piękne, cudowne róże. No piękne. Potwierdzam. Trzeba wyprostować te odygi. Dla tych, co mają, obchodzą imieniny, urodziny, wszystkiego najlepszego od Gang Olsena, a śmietnikowy rajd 181 tuż za rogiem będzie się działo. Pa, pa.